Chyba wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Deluxe Jump 4 i przenosimy się na skocznię do Feeling. Rozpoczyna Jana Honen. Zobaczymy, czy zmieni się coś w klasyfikacji generalnej świata po tym konkursie. Na razie Honen bardzo rwał ten skok, ale przyzwoicie 137. Powiedziałbym nawet, że to jest bardzo dobra odległość. Zobaczymy, co pokaże Richard Freitag. Richard Freitag skacze porównywalnie co do Ahonena, ale tutaj słabiutko coś. Myślałem, że będzie dalej po tym jakże ładnym wyjściu z progu, ale niestety tylko drugie miejsce w tej chwili. Stefan Kraft. Mówiliśmy o Freitagu, a Kraft jeszcze gorzej skoczył. Z tą odległością wątpię, żeby się dostał do drugiej serii konkursu. Nota tylko 112,2. I Kraft raczej pozostanie bez punktu. Wolfgang Kreutz. Tu także nie ma takiej odległości, na jaką chciał mieć, ale już 133 na pewno lepiej wygląda od 129. Zobaczymy, może da mu to punkty dzisiaj. Jakobsen. No tu już porządny daleki skok Jakobsen. I myślę, że tutaj będzie spokojnie druga seria konkursu. Gregor Schlierenzauer. Tutaj na pewno nie będzie drugiej serii. Najkrótszy w tej chwili skok trzech Austriaków na samym końcu. To jest masakra. Thomas Dietrich. Ale Dietrich chyba najlepiej z tych Austriaków sobie poradził. Dokładnie 137 i drugie miejsce tylko za Jakobsenem jest. Robert Kraniec, proszę Państwa. Robert Kraniec. Wielka niewiadoma chyba. No i chyba tak pozostaniemy przy tym, przy tej wielkiej niewiadomej. Szóste, jak na razie, miejsce rozdziela Austriaków. Tom Hilde. No, drugi z Norwegów. Zobaczymy, jak on sobie poradzi, ale już widzę, że to będzie słabiutki skok Toma Hilda. W tej chwili na ostatniej pozycji Tom Hilde, więc wątpię, żebyśmy go zobaczyli w drugiej serii konkursu. Drugi z Niemców. Feringer. A i tak nie najgorzej się spiszał, a Wellinger słabiutka. Więc on dzisiaj chyba też nie powiększy swojej zdobyczy punktowej. Daniel Andre Tande, Norwegia. Tu powinno być daleko, ale coś tak zrzuca ich z góry ostro. Piąte miejsce tylko Lande. No i ten rewelacyjny Martin Umme z Estonii. Słabiutko. Dziewiąte miejsce to jest przy tych najgorszych, można powiedzieć. Zimi Amman. O, taki zawodnik z taką klasą i tak daleko. Ten skok taki sobie, powiedziałbym. Siódme miejsce na razie. Taki skok daje mu Marko Schiffner. No, prowadzenie powinno być takim skokiem. Jest. Pół punkta przed Jakobsenem. Ta sama odległość 140. I Wasiljew. Ubiegłoroczny zwycięzca świata. Ten sezon zapisuje na największe straty chyba. No naprawdę, nie idzie mu w ogóle. Zdobył punkty jakieś, ale co to jest? Anders Johnson. Amerykanin na razie też wpisuje się nawet nieźle.
ci chyba również nie najgorzej. Ruszał tym miotami w powietrzu, ale sędziowie docenili odległość i piąte miejsce razem z Ryszardem Freitakiem. No, Ahlen i Freitag duże szanse na punkty dzisiaj mają. Ilmir Hazatino. Ale u Rosjanina dzisiaj nie będzie dorobku punktowego większego, bo w tej chwili na ostatnim miejscu, więc marne szanse na to widzę. Jakub Janda. Jakub Janda. Ależ tutaj szarpie tymi skokami. Janda też nie za daleko, ale siódme miejsce. Jest, więc nie najgorzej. Fanevel. Kolejny z Norwegów. Na razie Jakobsen najwyżej. Czy Fanevel zmieni to? Nie, nie zmieni. Będzie w czwórce, jest czwarty, więc dwóch Norwegów w czwórce jak na razie. A trzech nawet w dziesiątce. Na razie tylko jeden zawalił tą Hildę. Juri Tepesz. On na taki skocznik powinien czuć się jak w domu. I chyba tak jest, bo skacze pięknie i daleko przede wszystkim. 141. 2 i 3 punkty przewagi nad shifterem i... No ten skok będzie w pierwszej dziesiątce, myślę. Ronan na Misha Queen. Też będzie dobry skok. I wysoka pozycja. Czwarty. Tuż przez Tomasem Dietkartem, ale to z większą przewagą już. Lauri Jasikainen. Drugi z reprezentacji Finlandii. Ale czy odda lepszy skok od Ahonena? Wątpię. Choć te dziesiąte miejsce ma. Ahonen jest siódmy, więc nie jest. Wielkiej różnicy między nimi tutaj na razie nie ma. Michael Heibek. Daleko Heibek, brawo. Choć piąty, ale myślę, że ten skok też mu powinien dać awans do drugiej serii spokojnie. Domen Prevc. Słoweniec wie. Jak może teraz skakać? I to jest dobry skok. Będzie dwóch Słoweńców w trójce. Brawo. Rozdziela ich tylko Markus Schiffner, a teraz pierwszy z reprezentantów Polski. Maciej Kot, proszę Państwa. Nie? Ale już po tym wyjściu z progu widać, że Maciej Kot jest niezadowolony. I to nie będzie dzisiaj w drugiej serii raczej dla Maćka. 20 miejsce. Simon Greiderer. Simon Greiderer. Też nie wyszedł mu ten skok. Ciągnął jak najdalej, ale to jest 17 miejsce. Dawid Kubacki. O, tutaj będziemy już coraz częściej widać Polaków. Ile Dawid skoczy? No wątpię. Wątpię. 20. Chyba tuż przed Maćkiem jest tak. Nie napawa to optymizmem. Tak u takie uczy. No nie ma wiatru do skakania przede wszystkim. Ale takie uczy. Wysoka parabola lotu i proszę zobaczyć. Trzecie miejsce razem z Domenem Prevcem. Tak samo oceniony skok. Taka sama odległość. Brawa. Jan Ziobro. Trzeci już reprezentant Polski. I czy jako pierwszy odda taki skok, żebyśmy my mogli być zadowoleni? Chyba tak. Ten skok jest już taki średni, ale w dobrym stylu. Dziewiąte miejsce. I myślę, że to już daje więcej szans na jakikolwiek awans. Sebastian Coloreta. O, Coloredo też wątpię, żeby był w drugiej serii. 25 miejsce, tu za Maćkiem Kotem. Stefan Leje, trzeci z Niemców. Na razie Richard Freitag pozytywnie zaskoczył.
Niemczech, Chile także. No nie najgorzej. W tej chwili 14 miejsce, więc jest tuż, tuż za Ryszardem Freitagiem. I zobaczymy, co zrobi drugi z Japończyków dla Elite. Nie będzie chyba tak dobrze, jak niestety u Takeuchi był 20. Ulala. Wątpię, żeby coś z tego było. Stefan Hula. Stefan, ile jest w stanie tutaj skoczyć? Polak. No daleko. Brawo. To w pięknym stylu. Sędziowie to docenili. 6. miejsce. I teraz Mackenzie Bite Klaus. Kanada. Ale spóźnione odbicie zrobiło swoje. Choć i tak dociągnął te 128,5. Na razie jest 30. Aleksander zniszczał. Dużo Polaków nie zostało. Na razie Ziobro i Hula, przyzwoite skoki, reszta. Nie, no i zniszczał teraz, dołączy do Stefana chyba. 8. jest, zniszczał, jest 11. Ziobro. Więc to są nadzieje jakieś. Kofler. Też dobrze, Kofler. Ten lot nie był spokojny, ale 10. miejsce jest tuż przed swoim rodakiem Dietkartem. I Kenneth Gagnes, kolejny z Norwegów. Daleko. Oj, będzie się dzisiaj liczył prowadzenie razem z Depeszem. Peter Prewc, no. Udany ostatni konkurs. Dzisiaj jak? Dzisiaj średnio, myślałem, że ten taki pułap pozwoli mu jeszcze uciągnąć dalej, ale tylko 13. miejsce, albo aż. Roman Kołderka. Chyba to był pierwszy z Czechów, nie drugi. Janda już był, no ale... Jak się będzie przymulać w takich momentach, to... Sorry. Andreas Stiernen. Jak daleko Stiernen skoczy? Uuu, nie. Co odbicie z moich rąk spowodowało, że skoczył bardzo słabo. Wierny Damian. Słoweniec, 41. numerem. Będzie daleko. Oj, będzie daleko. Nie wiem, czy nawet na prowadzenie nie. Trzeci. Ej, te chyba noty zdecydowały punkt za Tepeszem i Damianem. Ale Słoweńcy dzisiaj naprawdę nieźle skaczą. Kasaj. Średniaczek Kasaj 8. No ale dwóch Japończyków będzie w 30. Davide Bressanola. Och, także tutaj leci pięknie. Stylowo. I 9. Razem ze Stefanem Hulą. I Murańka z 44. numerem. No, zbliżamy się ku końcowi. Więc już za chwilę powinni ujawnić się pierwsza dziesiątka, ale Murańka zepsuł stop. Jest 30, ale to w tej chwili może być za mało. Oj, 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 oj. Jarko Mettä. No, Finlandia chyba też nie. 36 metr, to jest za krótko. To jest 135, chociaż 136 skoczyć trzeba Barda. Najlepszy chyba Forfang jest z Norwegów. Ale Barda krzywo się odbił, ale leci i uleciał świetny skok. 138,5, 11 miejsce z Szapu i
I kam jest to? Chyba ostatni z reprezentantów Polski już. Ostatni, ale prowadzenie, brawo. Ale jak wysoko ceniony, ogromna przewaga nad resztą i Władimir Zograwski. No powinien być 30, Władimir, 19 jak na razie, no. Będzie walczył na pewno o to. Jan Matura. Też świetny skok Czecha. No, czołówka na razie skacze bardzo wyrównanie. Kolejny Czech, Antoni Hajek. Tak średniak, ale 10. miejsce jest, no więc naprawdę tutaj ciasno się robi w czołówce, coraz ciaśniej, sami niemi. No on to jest chyba największym prawie zaskoczeniem. Dobrze się przymuliło na progu, a nie kurde podczas lotu, ale to jest słabo. Może być za mało, choć te 3.20 mogą go uratować. Jest tuż przed Ahonenem, czy Ahonen awansuje, to jest dobre pytanie. Manuel Fettner. Jeszcze 10 zostało przecież. Fettner na pewno chyba nie awansuje. 34. Słabiusio. Severin Freund ostatni z Niemców został. I jego nie będzie na pewno. To już to widać. Prędzej awansuje Richard Freitag, który jest niedaleko. Ale teraz Johan Andre Forfang i na tym się skupmy. Tu może być daleko. Jest piękny skok, ale chyba nie stylowo piękny. Not niziutkie nastał. Manuel Popinger. Świetnie, skok Popingera, brawo. Tu też no tak go nie rozpieszczali, ale piąte miejsce ma. Thomas Morgenstern. Tomasa raczej nie będzie w drugiej serii. Zepsułem tak bardzo wyjście z progu, że gorzej się nie da. Ulrich Wochlegant. Też spóźniłem skok ogromnie, o jest. Denis Korniłow jeszcze. Ostatni z ostatnia nadzieja Rosji. Chyba ostatnia, która wysła. 40, ula na. Clemens Aigner, no tu już zbliżamy do czołowej trójki, więc zobaczymy. Skakał w ostatnich konkursach równo, ale dzisiaj coś nie za bardzo, ale będzie na pewno w 36. Elia Stollinger. Wysoki pułap lotu. Myślę, że stylowo też nie najgorzej. I ósmy, więc Stollinger wysoko z dziesiątki jest. Koivuranta teraz. To też musi być daleki skok. Awans chyba ma 22, no będzie w drugiej serii szukał. No i lider Pucharu Świata Ville Ravinto. Czy będzie w drugiej serii? To jest dobre pytanie. Nie ma Ville Ravinto w drugiej serii. 135,5 zabrakło, więc Kamil Stoch przed Tepeszem i Gangnesem. Matura, Popinger, Damian, Forfang, Schiffner z Stollingerem i Domenpret z Takeuchim. To jest czołowa dziesiątka.
No i zobaczmy, jak się tam na samym końcu plasuje to, więc ogromnego pecha ma chyba, trzeba powiedzieć, Richard Freitag, bo przegrał 0,2 punktu z samym niemi, a Honen zdobędzie dzisiaj punkty, więc on jako jedyny może się dzisiaj z tego cieszyć, z tej trójki, która jeszcze nie miała punktów, oczywiście. No blisko byli Niemcy, widzę Freitag leje, Wellinger niestety i Freund zawalili na całej linii, a ostatnie miejsce zajmuje Ulrich Wochlinger z Austrii z skokiem 83 metrów. Dobrze, więc kontynuujemy drugą serię. Sami Niemi ją rozpoczyna, ale spadek FPS-u ogromny teraz. Sami Niemi teraz chciałby daleko skoczyć, ale to nie jest dobry skok. 134,5 metra. Dalej tylko no. Jana Honen, będą pierwsze punkty, chciałby ich jak najwięcej, ale zawsze trzeba z czegoś się cieszyć. No będzie chyba jeden punkt. No. Tak, chyba tak będzie. No. Drugi skok już niestety nieudany. Klemens Aigner. Czołowa dziesiątka Pucharu Świata w końcu, więc. To 36,5 w pierwszej, ta 138,5. No chyba nie skacze mu się tu najlepiej, ale nie jest też najgorzej. Fanem. Kolejne punkty dla Norwegii będą. I to w drugiej serii mogą być duże punkty, bo ten skok jest piękny. 143. Prowadzenie zdecydowane. Jan Ziobro. Pierwszy z naszych reprezentantów, który awansował do drugiej serii. Ale teraz będzie spadek ogromny. Czwarte miejsce tylko przed Achomem. Władimir Zagrzewski, Bułgar, no zaskakuje. Bo kolejne punkty na jego konto wpadną. Ale dzisiaj mogą, może ich dużo nie być. Jest za Ziobrą. Peter Prewc. No, Peter też widzę, że ten dzisiaj chyba zakończył swój udział. Będzie 2 punkty góra. Thomas Dittrich, no. No nie będzie za dużo punktów, ale nie będzie też najgorzej, jest trzeci. Ansi Kolibranta, no to jest pierwsza trójka Pucharu Świata, więc on tu musi skoczyć jeszcze lepiej niż Van Emmel najlepiej. Skoczył chyba na drugie miejsce, nie trzecie miejsce, jednak Aignera nie wyprzedził, więc Aigner odrobi do niego. Kofler. No Kofler w miarę dzisiaj te dwa równe skoki, naprawdę dobre oddawał, więc Heibek teraz. No niestety drugi skok Heibekowi już nie wyszedł. Szkoda, bo naprawdę liczył na jego dobre skoki dzisiaj. Dziewiąte miejsce, o. Aleksander zniszczył. 35 miejsce po pierwszej serii. Ale teraz lepiej powinien być drugie miejsce. Jest. 0,7 chyba punktu. Dokładnie. Tak jest. Ronan Lamy, Szapui. Francuz też zawalił, ale chyba nie tak znacząco. Siódme miejsce z Niemim. Bardal. Również 17 po pierwszej serii. Ale nie najgorzej Bardal. Trzecie miejsce, wbił się na podium. Zepchnął o 0,1 Kofflera z niego. Stefan Hula.
siódmym miejscu. Aj, zabrakło tutaj, zabrakło odległości przede wszystkim Stefanowi. I Davide Brassanola, jedyny Włoch, który do drugiej serii awansował. Ale drugi skok także świetny, naprawdę on się tu dobrze czuje. Drugie miejsce. Za mało, żeby przejść Fanemelo, ale świetny skok Kasai teraz. Kasai też nieźle. Trzecie miejsce. Antonin Hajek, no, on skoczył także ładnie. Wydawało się, że będzie wyżej, ale... No, ale teraz już powinien on objąć samodzielnie prowadzenie 140. Bardzo piękne, wysokie noty. I przed Fanemelem jest Jakobsen. Zobaczymy, ile Anders Jakobsen jest w stanie tutaj skoczyć. O nie, zabrakło. Dziewiąty, no zabrakło tej odległości. Domen Prec. Mamy już czołową dziesiątkę, więc zobaczymy. Ale dowalił Domen Prec, raz 142,5. Jeszcze dwie dwudziestki otrzymał, jedna odpadła, ale druga została. I wysoko nad Hajkiem przewagę ustanowił Taku Takeuchi teraz. Zbliżamy się do końca już naprawdę. Ale Taku Takeuchi niestety dwóch skoków jeszcze nie potrafi oddać równych. I spadek ogromny aż na 16 pozycję. Markus Schiffner. Świetny skok Schiffnera, ale na drugie miejsce to tylko wystarczyło. Niestety Domen Prec skoczył metr jeszcze dalej. Eliasz Tolinger. Średni skok, no szóste miejsce jest, ale on wymagał chyba od siebie czegoś więcej. Johan Andre Forfang. Zobaczymy. Czy będzie drugi? Nie, jest trzeci. Więc Sepp spycha Hajka na czwarte. Ale Schiffner z Omenem dalej się trzymą na dwóch pierwszych miejscach. Damian. Szóste miejsce po pierwszej serii. Ale teraz będzie spadek. Niestety. 23 tylko. Manuel Popinger. Też świetny skok. Na trzecie miejsce, więc dalej się trzymie ta dwójka. 30 Popinger przegrał Schiffnera. Ian Matura 144. Tak, 142 liczej noty. Nie, Matura tego nie skoczy. Zbawił się. Nie nakrył skoku i 13 miejsce, więc Hajek będzie najlepszym z Czechów dzisiaj. Ale jeszcze zostało chyba trzech. Dokładnie. Juri Tepesz. Czy odda drugi równie skok tak daleki? Oddał dobry skok, ale to jest na szóste miejsce tylko. A krótko, tam trzeba skakać około 141 najlepiej, żeby na podium wpaść. Kenneth Gangnes. Zobaczymy, czy Norwegowi uda się to. Nie, też będzie za daleko. Czwarty, ależ przegrał 1/10 z Popingerem podium. Coś niesamowitego. I 141,5, tylko Kamil musi skoczyć, aby wygrać konkurs. Zobaczymy, czy mu się to uda. Nie. Spadek będzie ogromny, Kamila. O, 19 aż. Więc wygrywa młodzieniaszek, 16-letni Domen Prec przed Markusem Schiffnerem i Popingerem. Następnie z Gangnes, Forfang, Hajek, T.
Tepesz, Fanemel, Bresa Dola i na 10. miejscu skończył Eliasz Tolinger. Brawa. Liderem dalej Pucharu Świata jest Villarinto, 240 punktów. Tolinger 5 punktów za nim, 235 ma. Koivuranta 222, Popinger 192, Forfang 173, Aigner 170, Hayek 154, Korniłow jeszcze jest 10, 150, Wochlengant 9 ma 148 i Domenprevt ma 141 punktów. Na ostatnich miejscach plasują się Freitag i Kraft bez punktów, a Honem zdobył 1, więc jest, a tak się chyba za dużo nic nie pozmieniało w klasyfikacji generalnej, więc jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to nie zapomnijcie o ocenie, pomoże mi ono w udoskonaleniu mojego kanału i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie i cześć, jak już będę zdrowy, pa pa!